jesteśmy z tobą, Przemo. Przemo, cały kurnik trzyma kciuki. Przemek, bądź silny. Pamiętaj, Przemo, będzie dobrze. Wszyscy za jednego. Wejdź na www.przemekpelka.pl. Witam bardzo serdecznie na kolejnej konferencji prasowej, tym razem awizującej spotkanie Górnika z Lechem Poznań. Przypominam, to spotkanie rozegrane zostanie w niedzielę o godzinie 17. Witam również bardzo serdecznie tych kibiców Górnika, którzy oglądają nas w Górnik TV, naszej klubowej telewizji. Są z nami trener bramkarzy Górnika Zabrze, pan Jarosław Tkocz. Witam bardzo serdecznie. Witam. I podpora defensywy Oleksandr Szeweluchin. Na początek bardzo proszę o kilka zdań o meczu z Lechem. Trener Jarosław Tkocz. A więc dobrze wiemy, jakim przeciwnikiem jest Lech Poznań i jaką siłą dysponuje. Lech jest w podobnej sytuacji jak my. Pierwsze spotkanie wygrał, drugie przegrał, więc jest to zespół naprawdę renomowany, który dokonał kilku transferów w ostatnim czasie. Tutaj Hamalainen, Teodorczyk, są to zawodnicy, którzy wzmocnili tutaj siłę ofensywną tego zespołu, więc myślę, że zapowiada się bardzo ciekawe spotkanie. Dziękuję. Bardzo proszę, Olek, głos należy do ciebie. No, oczywiście to samo mogę powiedzieć. Już dwa razy grałem przeciwko Lecha. Wiem, że to nie jest łatwy przeciwnik i temu przygotowujemy się jak najlepiej i myślimy tylko o tym meczu. Krótko, treściwie, bardzo dziękuję. Czas na pytania. Proszę przedstawiać się, podnieść rękę, żeby można było dostarczyć mikrofon bezprzewodowy. Bardzo proszę. Piotr Wirczy z Polskiej Agencji Prasowej. Do Oleksandra mam pytanie. Czy wy w ogóle w szatni rozmawiacie o tym, że gonicie Legię, że macie szansę na jakieś wysokie miejsce w lidze, czy to na razie jest w ogóle poza? Nie, no takich, żeby tak rozmawiać na przykład o pierwszym miejscu, to tak nie ma takiej rozmowy. Tak każdy wiem, że zawodnik odczuwa, że można to osiągnąć, że tak idziemy z tylu Legii albo tam tego to samo Lecha i Polonii, że mamy szansę skoczyć na przykład na ten poziom, na ten podest. No i tak samo rozumiem, że musimy jak to pracować, bo tak po prostu skoczyć na ten podest nie uda się i temu takich głośnych rozmów nie ma. Po prostu każdy w siebie wie, że mamy takie szanse i tyle. Jeszcze mam pytanie do pana trenera, czy na Kulma będzie brany pod uwagę przy składzie? Prejus trenuje indywidualnie, powolutku jest tutaj włączany do treningów z zespołem i jest przygotowywany tutaj na mecz z Legią. Więc na razie tutaj jeszcze wdrażamy go do zespołu. A poza nim jak wyglądacie personalnie? Proszę powtórzyć pytanie. Robert Walczak, Telewizja Polska Katowice. Do trenera Tkocza. Panie trenerze, a poza na Kolmą, jak wyglądacie personalnie? Kto nie będzie grał? Jak to wygląda po ostatnim spotkaniu? Na pewno nie będą brani tutaj pod uwagę Przemek Oziębała i Mariusz Magiera, którzy tutaj leczą kontuzję. Natomiast wszyscy pozostali zawodnicy są do dyspozycji. Jeszcze tutaj w sobotę będzie gra kontrolna w zespołach rezerw i tutaj zawodnicy, którzy pokażą się korzystnie w tym meczu, również mogą dołączyć do osiemnastki meczowej. A Przybylski? Mario Przybylski pauzuje za kartkę. Kto za niego? To za niego, to tak jak mówię, że w sobotę będzie podana osiemnastka, bo tu jeszcze zawodnicy rywalizują o wskoczenie do tej osiemnastki. Widzimy tutaj Irka Jelenia krążącego po budynku klubowym. Jak on wygląda na treningach? Kiedy myślicie, że dołączy do składu? Czy to będzie człowiek, który zaczaruje Łazienkowską?
Znaczy Irek Jeleń, tak jak wszyscy wiemy, również od dłuższego czasu nie był w treningu, więc również ma dosyć duże zaległości. My jako trenerzy patrzymy przede wszystkim na jego zdrowie. Chcemy, aby on tutaj dołączył do nas i był zdrowy i był przydatny do zespołu. No, na tą chwilę ma zajęcia indywidualne, trenuje również zespołem i podobny kierunek, taki jak z Prodziusem na Kulma, że już będzie brany prawdopodobnie pod uwagę na mecz z Legią. Wasz najbliższy rywal poznański Lech to jest, jakiego się tego Lecha spodziewacie? Czy tego z Chorzowa i meczu z Ruchem, czy też tego z ostatniej kolejki? No wiadomo, tutaj w Chorzowie Lech zagrał bardzo skutecznie, strzelił 4 bramki. Druga połowa tutaj w meczu z Polonią również obfitowała wiele sytuacji bramkowych dla Lecha, więc uważam, że jest to zespół bardzo niebezpieczny w ofensywie. Tutaj mają ku temu zawodników, czy Ślusarski, czy Tonew, czy Teodorczyk. No myślę, że tutaj nasza defensywa i będzie naprawdę musiała stanąć na wysokości zadania, żeby tutaj zablokować siłę tą rażenia Lecha Poznań. Dziękuję bardzo. Pytanie do Aleksandra. Olek, jeżeli chodzi o tych zawodników, których wymienił trener, jak wy jako defensywa ich postrzegacie? No ten ostatni mecz z Jagiellonią nie był najlepszy w waszym wykonaniu, jako mówię, bloku defensywnego. Ostatni mecz z Lechem nie był udany dla bloku defensywnego, dla obrony nie był udany. Ty to skomentujesz. No nie wiem, no tak wiem, że kto grał w ofensywie w Lechu tam i już mówiłem, nie jeden raz graliśmy i temu zdarzają się takie mecze jako z Jagiellonią i nie wiem, tutaj nie widzę na przykład coś takiego, no zdarzyło się i tyle, ale nie mogę powiedzieć, że bardzo źle graliśmy, po prostu na przykład druga bramka wpadła, tam stały fragment gry. Вот. Jeżeli by nie było drugiej bramki, to myślę, że byłoby jeszcze do poprawy więcej możliwości. A tak druga bramka i może po tej pierwszej połowie tak. Chociaż druga połowa, nie mieliśmy troszeczkę szczęścia tego, żeby upadła druga bramka. Chociaż mieliśmy okazję dla tego sytuacji i temu. Spokojnie przygotowujemy się, defensywa, wszystko idzie zgodnie z planem i temu idziemy do meczu, przygotowujemy się i wszystko. Dziękuję.